Cześć, jesteśmy po meczu w Poznaniu. Lech Poznań wygrywa 1-0 z Radomiakiem Radą. Chciałbym zacząć od końca, czyli nie tak jak zazwyczaj, i muszę przyznać, że to spotkanie przypominało mi jeden mecz już Lecha w tym sezonie, mianowicie potyczkę z Wikingurem w ramach eliminacji do Ligi Konferencji Europy. No chciałem aż się śmiać podczas oglądania tego spotkania, że wracają stare demony, bo liczba sytuacji pod koniec spotkania, 100% dla Lecha, no aż była niebagatelnie wysoka. Brak jakiejkolwiek skuteczności, konkretyzacji, czyli coś, co może rzucać długie cienie na Lecha w kontekście ich gry m.in. z Hapoelem Berszewa. Wracając do tego spotkania z Radomiakiem, no generalnie Lech się nie popisał i generalnie ta kolejka, patrząc z perspektywy drużyn, które są czołowe w naszej lidze, patrz Pogoń Szczecin, patrz Legia Warszawa, patrz właśnie Lech, no mamy tutaj duży pragmatyzm i minimalizm. Oczywiście podejrzewam, że podopieczni Van de Broma chcieli wygrać z Radomiakiem wysoko i pewnie i mogliby to zrobić, natomiast no dużą wagę teraz trzeba przykładać na wykończenie. Po prostu jakieś dodatkowe treningi strzeleckie albo więcej inteligencji i chłodnej głowy w polu karnym. Mówiąc szczerze, aż żałowałem, że Radomiak nie strzelił gola na 1-1. Jedną z wielu sytuacji, które mieli podopieczni Lewandowskiego, mogliby strzelić, by utrzeć Lechowi nosa, i po drugie, by Lech nauczył się na błędach. Mówiąc szczerze, już aż naprawdę mnie to trochę denerwowało, bo jednak mówimy o mistrzu polskiej drużynie, która powinna grać efektownie i efektywnie, no a przynajmniej tworząc sobie tyle sytuacji, je wykańczać. Wracając do składu, mam wrażenie, że nieźle wyglądał Szymczak. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że jeszcze to nie jest Miguel Iszak, choć pewnie wejdzie w buty Szweda, kiedy ten zimą bądź najpóźniej latem zmieni Lecha w jakiś inny, lepszy klub w poszukiwaniu ostatniego dużego kontraktu w karierze. Byłem też ciekawy, jak Lech Poznań będzie wyglądał bez swoich naturalnych liderów. Oczywiście wspomniałem o Iszaku, który wszedł na końcówkę meczu, ale oczywiście nie było też Amarala, który całe spotkanie oglądał i pewnie drżał jak kibice przy bułgarskiej z wysokości trybun. Welde to jest również piłkarz, którego zabrakło, wszedł na końcówkę, natomiast pewnie oszczędzany na mecz z Hapoelem. Nieźle wyglądał przód, to znaczy podobał mi się Gio, podobał mi się Skóraś, miał swoje przebłyski oczywiście Sousa, który też wyglądał całkiem ciekawie. Generalnie piłkarze nieźle się dogadują, widać chemię w tej drużynie. Natomiast podkreślam raz jeszcze, to co szwankowało i kulało i może być piętą Achillesową Lecha, no to jest wykończenie. Drużyna strzela ostatnio mało, remis bezbramkowy z Legią, dzisiaj zwycięstwo skromne, ważne, ale jednak 1-0, coś co może być problemem w kontekście kolejnych spotkań, kiedy na przykład rywale będą skuteczniejsi. Mam wrażenie, że Radomiak rozpoczął nieźle ten mecz, wyszedł wysoko, po kilku rozszadach, między innymi zmianie wymuszonej już w pierwszej połowie, mianowicie zszedł Pik, wszedł Leandro, kilka dokonanych rozszad i Radomiak grał już bardziej defensywnie, a szkoda, bo chciałbym widzieć, żeby właśnie drużyna grająca z Lechem w Poznań grała trochę bardziej konkretnie, stworzyła sobie więcej sytuacji i zagroziła. Tak wygląda tabela po meczu. Lech Poznań to jest miejsce 6, Radomiak pozycja 13. Nie powiem, że Radom mi się nie podobał w tym spotkaniu, natomiast no, miał też kupę szczęścia, no bo uczciwie mówiąc, patrząc na to spotkanie, wynik 3-0 oddałoby w pełni ten mecz. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. Lech wygrywa z Radomiakiem. Zachęcam do innych materiałów, oczywiście do subskrypcji kanału, a także zachęcam do kciuków w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.